No dla nas to będzie przykre, nie? Na pewno. Jednak klientów, sporo klientów mamy przejezdnych, no i wiadomo. I to znaczy się my już odczuwamy w tej chwili, nie? Bo tym bardziej jak budowali, no to było tych klientów trochę więcej. Teraz już się odcina, no w ogóle, no wiadomo. Jak jeszcze zamkną, no to... Znaczy się zamkną, no będzie otwarte, to będzie troszeczkę inaczej, nie? No z tego co widać, to wydaje mi się, że raczej poprawy nie będzie, a nawet będzie gorzej, bo zawsze ktoś tam z trasy stanie, potrzebuje. Przyjdzie czas, to jest kwestia czasu. 2-3 lata, ja przypuszczam, sklepów małych nie będzie. Tutaj tylko tutejsi mieszkańcy przychodzą do sklepu. Ale to nie ma czegoś takiego, że ktoś jedzie i stanie coś kupi? Bardzo sporadycznie się to zdarza. Ja wiem, ile w ciągu miesiąca ze 2 osoby, to wydaje mi się, że nie spadnie. No może tam minimalnie, jeżeli chodzi teraz o drogowcy, jakby robili zakupy, no to teraz może troszeczkę będzie mniej. A jeżeli chodzi tutaj o przejezdnych, to nie. Dobrze, że będzie mniejszy ruch, będzie można przez drogę przejść, wyjechać z posesji swobodni, a do tej pory co? Także no, coś za coś. No ale jednak stracicie ten chyba jakiś tam odsetek klientów, prawda? Na pewno. I to sporo, bo tych tirów jednak tu się zatrzymuje sporo, nie? No ale co? Nam też będzie na rękę wygodniej jeździć. Spokojniejsza droga. Dla mnie to nie wiem, bo ja jestem tylko do końca roku ze sklepem, także ani ziombi, ani parzy. A co do ruchu, to będzie dla nas na pewno lepiej. Ale gdyby sklep nadal istniał, co by było? Ja wiem, tak się ci przejezdni nie zatrzymują, tylko tu lokalni klienci są, Właśnie tak także. teraz słyszymy coraz to więcej takich opinii, że coraz mniej tych No, bo osób to jest przejeżdżających tutaj kiedyś staje. tak, kiedyś to bardzo dużo się zatrzymywało, nie? A teraz w tej chwili to kapota.